Witajcie kochani, jesteśmy na kolejnym live'ie na YouTubie Telewizji Puls. Dzisiaj naszym gościem jest Robert Janowski, prowadzący program Gra Muzyka. Gra Muzyka na jesieni w Telewizji Puls. Dzień dobry panie Robercie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. O, jesteście wszyscy, super. Zmieściliście się tam wszyscy przed tym ekranikiem. Tak, prowadzącym powiedziałaś, no jeszcze nie prowadziłem, ale dalej jestem bardzo podekscytowany i czekam na ten moment z niecierpliwością. Jesteśmy w studiu Telewizji Puls, bo dzisiaj z samego rana odbyła się sesja zdjęciowa, która będzie sesja zdjęciowa do programu właśnie Gra Muzyka. I czy pan liczył, która to już sesja z pana udziałem? Bo chyba takich sesji było bardzo, bardzo dużo. Sporo było, ale muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz tak zawodowo przeprowadzona od samego początku do końca, bo spotkaliśmy się dość wcześnie, bo o 9 zaczęliśmy, prawda? A skończyliśmy po 3 godzinach. W ogóle niesamowite. Nigdy tak szybko nie, i tak profesjonalnie nie pracowałem. No gratuluję wam, fachowców. Czyli pozdrawiamy Grzegorza, który jest fotografem. Dzisiaj absolutnie. Świetną robotę wykonał, prawda, i osoby, które jakby zorganizowały to. Fajne zdjęcia zresztą wyszły. Sam się zdziwiłem, że jeszcze można tutaj ze mnie zrobić fajne fotki. A która się stylizacja? My pewnie pokażemy te zdjęcia dzisiaj na naszych social mediach. Już się pojawiły i będą się pojawiać. A pana która się panu stylizacja najbardziej podobała? W której się pan czuł najlepiej? O. Wiesz, tam była też taka poważna stylizacja, że smoking, to ja lubię. Mhm. No, facet w smokingu zawsze wygląda elegancko. Oglądamy 007, to wiemy, że to, wiesz, że to wszystko pięknie zawsze wygląda. Natomiast robiliśmy zabawy też tak z użyciem instrumentu, z saksofonem, z trąbką. A jak miałem instrument w ręku, czułem się pewniej, więc to mi się podobało, te zdjęcia. Dostajemy masę pytań o pozdrowienia, kochani, na TopChacie. Kochani, pozdrowimy na samym końcu wszystkich, żeby nie przerywać. I przechodzimy do pytań, bo część pytań zadaliśmy wczoraj na Facebooku Telewizji Puls. I pytania oczywiście pojawiły się o program Gra Muzyka, że jest to nowy show w polskiej telewizji. I jakby pan wytłumaczył widzom, na czym to będzie polegać? Czego mogą się spodziewać po tym programie? To jest program, to jest show właściwie. Program, który będzie miał ponad 40 minut, więc można powiedzieć, że to już jest poważne show. To nie jest taki przerywnik, popołudniówka jakaś 20-minutowa, tylko poważniejszy program. Oczywiście muzyczny, oczywiście z elementami rywalizacji, oczywiście będzie można wygrać pieniądze i oczywiście będę zadawał różne pytania wiedzowe, takie o muzyce, prawda, więc, ale też nie trudne bez przesady, bo to jest program też dla ciebie, dla mnie, dla ciebie, dla nas wszystkich, żebyśmy mogli się w nim fajnie czuć, więc to nie jest miliard w rozumie, ani tam jeszcze coś bardzo poważnego, żebyśmy się przy tym fajnie mogli bawić. Będziemy mieli, ja zawsze lubię też mieć gości takich, jakichś w programie, fajnych artystów w Polsce, polskich i może też nie tylko, na razie jeszcze tego nie wiem wszystkiego. I już, no zasady, teraz nie mogę wam wszystkiego powiedzieć, ale zasady są prościutkie. Ja to uwielbiam jako prowadzący, więc nie będę musiał wam tłumaczyć. Proszę państwa, teraz runda tam pierwsza, druga polega na tym i to jest cała tutaj historia, na czym ona polega. Po prostu zero prawie tego typu historii, tego typu opowieści. Tylko zobaczycie, to jest po prostu o takie. A to jest też takie wywołujące uśmiech, bardzo łatwe, przyjemne. Ach, cię nie mogę doczekać. Naprawdę, kurczę, jestem podekscytowany i tak miło mi, że to się wreszcie zacznie. Tutaj użytkownicy pytają, spora jest część pytań, kiedy będzie ten program? My możemy powiedzieć, że program będzie jesienią w Telewizji Puls. Jesienią to będzie raz w tygodniu, ale stacja chyba jeszcze zdaje się nie określiła, który dzień tygodnia i o której, więc nie mogę państwu tego jeszcze powiedzieć teraz, bo nie wiem. My też tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno w wakacje się o tym, będziemy o tym informować też. Ja zdaje się, że jest na początku sierpnia, chyba 10, jeśli dobrze pamiętam, jest ramówka Pulsu, która będzie też transmitowana i pewnie być może w streamingu internetowym, ale też na pewno w telewizji, więc tam wszystkie te szczegóły, to już niedługo. No tak, już, dokładnie 7 sierpnia. 7, przepraszam, sierpnia, tak. 7 sierpnia, 7.08. To tam te wszystkie szczegóły będziemy mogli państwu podać. Oczywiście nie opowiadając też wielu historii, żeby nie nas zanudzić, bo ramówka dotyczy jakby całej gamy różnych propozycji Telewizji Puls.
Użytkownik Monika pyta o to, co jest najważniejsze przy prowadzeniu takich programów jak Gra Muzyka z perspektywy właśnie prowadzącego. Czy długo się pan szykuje do takich, do poprowadzenia takiego programu? Jak to w ogóle wygląda? Ja całe życie się kierowałem taką maksymą, że ja biorę udział w czymś, co lubię, co mi się podoba, co mnie kręci, co mi daje fan. I w tym przypadku jest dokładnie to. Nie bardzo się muszę przygotowywać, no bo będę mówił do ludzi tak, jak zwykle mówię do ludzi, czyli normalnym językiem komunikatywnym. Lubię z ludźmi gadać, lubię się z nimi spotykać, a przy okazji będziemy się bawić, wykorzystując muzykę, tak? Będziemy też tam śpiewać wspólnie trochę. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca odpowiedź. Mamy nadzieję, że Monika jest zadowolona z tej odpowiedzi, ale tu już przeskakuję do kolejnych pytań od użytkowników. Wyliczyli, że można pana na szklanym ekranie oglądać już od 20 lat. Mm-hmm. I czy ma pan jeszcze energię do działania, jeśli już 20 lat pracuje pan za kamerą? Przed kamerą nawet. Przed kamerą, dokładnie. No pewnie, widać chyba, no. Jak o tym opowiadam, o tym projekcie, który już za chwilę będzie. Jak się lubi swoją robotę, no to jest zupełnie inaczej w głowie się to wszystko układa. Ja nie idę do pracy, ciężko, że będę musiał siedzieć 8 godzin i patrzeć na przykład na tych samych ludzi, którzy siedzą w tym samym pomieszczeniu, co ja od 20 lat. Tylko ludzie się zmieniają, poza tym jakby środowisko muzyczne i muzyka jest to, czym się otaczam, czym żyję od dawna. Nagrywam płyty, gram koncerty, śpiewam różne piosenki i to jest mi bardzo, bardzo po drodze. Tak? Tym bardziej, że też lubię nawiązać relacje z ludźmi. No, to jest, można powiedzieć, że jestem szczęściarzem, że po prostu lubię robić i robię to, co lubię, a nie zmuszam się do niczego innego. Nie mógłbym być naukowcem, nie wiem, lekarzem, prawnikiem. Zanudziłbym się. To jest bardzo takie aktywne, też i twórcze, cały czas rozwijające. Sami wiecie, jak się spotyka nowych ludzi, ile ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. No właśnie, to jest taki ruch do przodu cały czas, niż siedzenie w jednym pomieszczeniu przez 20 lat w jednym biurze, w jakiejś korporacji. To już bym pewnie popełnił samobójstwo, już bym nie dał rady sobie z tym. A tak to jest okej, okay, to jest fajnie. Użytkownik Marcino pyta o najlepszy film ever. Jesteśmy wprawdzie w tematach byliśmy muzycznych, już teraz przeskakujemy do filmów, no bo będziemy się starać odpowiadać na fajne pytania użytkowników. Dobra, patrz, zobacz, widzisz moją dziarę? A, przepraszam bardzo, to nie jest dziara, to jest napis. Bo jak miał dziarę, to też było więcej. O, tu jest. Pierwsza część tego wyrazu jest napisane Hair. To jest absolutnie film ever dla mnie, który odmienił moje życie, mój sposób myślenia, patrzenia na muzę, potwierdził mnie w przekonaniu, że jestem ciągle hipisem gdzieś tam mimo siwych włosów, że taka filozofia mi odpowiada, czy musical, czy wersja teatralna, no filmowa jest po prostu genialna, Miroš Forman i film Hair w każdej postaci. Zbieram płyty, zbieram wszystkie pierdoły ze świata, które mają Hair w swoim napisie i związane są z tym filmem, z tą produkcją. No to jest to. To ja dopytam, ile pan razy widział ten film? Hair? Nie wiem, mnóstwo. Mam go oczywiście, jak mi smutno, to sobie go puszczam. No i znam wszystkie nuty, wszystkie piosenki z tego filmu. To jest cudowny film. Zresztą sporo muzykali jest, jakby wziąłbym ze sobą na bezludną wyspę, ale najpierw Hair. Mhm. A potem Jareta na przykład, jeśli miałbym brać jakiegoś muzyka. Kid Jaret jakby się zgodził ze mną pojechać na bezludną wyspę, która już nie byłaby bezludna. Wziąłby swój fortepian i tam grał. No to można tam już być do końca świata. Zawsze pytają o trzy rzeczy, które bym wziął na bezludną wyspę. Pan powiedział już o dwóch, to jeszcze trzecia? Aha, to byłaby bezludna wyspa. Tak. Okej, okay, no to bym wziął sobie łódkę. Łódkę. Sprytnie. Tak. Łódkę i wędkę. No, trzy rzeczy. Czyli łódka z wyposażeniem wędkarskim. O, tak. Tutaj kolejni użytkownicy piszą, że bardzo się cieszą, że pan Robert Janowski wraca do telewizji. Nie ma lepszego prowadzącego w tym kraju. Więc. No,
Widać, że się zarumieniłem. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. My też się nie możemy doczekać tego programu. Tutaj dużo użytkowników pisze, że to jest teleturniej. To nie jest do końca, nie będzie. To nie jest teleturniej. Tak. Nie. Bardziej show muzyczne, prawda? Bardziej tak. Też bym się przychylał ku temu, że bardziej show muzyczny. Wiesz, no, jak jest elementy wiedzowe takie, że się odpowiada i tak dalej, to może ktoś się pomylić z takim. Ale to nie będzie. Zobaczycie, to kompletnie nie jest teleturniej. Nie. Znaczy, ja muszę to powiedzieć, bo przez 20 lat, jaka to melodia, to było jakby tak trochę na jedno kopyto, bo wszystkie pytania dotyczyły, jaki tytuł ma piosenka. A tu nie. Tu będzie po prostu cała paleta, bardzo, bardzo to będzie różnorodne. No więc choćby z tego względu to nie jest takie teleturniejowe. Formacja, użytkownik o nazwie Formacja The Boss pyta, czy w programie będzie pan śpiewał? Czasem. Czasem nie będę się rwał do śpiewania. Ja nie jestem wybitnym wokalistą, wolę zapraszać wybitnych wokalistów. Będzie na przykład, według mnie, Magda Tul będzie z nami występowała, która uważam, że ma absolutnie światowy głos i trzymam za nią kciuki. Teraz już tam gdzieś słyszałem, że robi sobie coś w Stanach, gdzieś na świecie, coś to super. Nigdy nie jest za późno na coś takiego. Jestem też bardzo szczęśliwy, że się zgodziła. Nawet teraz wydała płytę i ta płyta... Tak, wydała płytę. Gratuluję, Madzie. Zachęcam bardzo się cieszę. Ja wprawdzie się nie słyszałam, ale... To Magda będzie na pewno śpiewać, czyli jak ona będzie śpiewać, to już będzie high top, totalnie już wyżej się w Polsce nie da lepiej zaśpiewać. Jeśli chodzi o żeńskie głosy. No, tak sobie myślę, przepraszam. Pozostałe wokalistki, które też są cudowne. No a propos właśnie tego. Wczoraj padały takie pytania na Facebooku, że zna pan wielu artystów, chodziło pewnie o muzyków, ale czy jest ktoś, kogo szczególnie chciałby pan poznać, no ale nie miał takiej możliwości? Ja mówię, też pytam o rynek polski, ale też zagraniczny. Steven Tyler. Moje marzenie, żeby go poznać. Chociaż wystarczy, cześć Steven, powiedziałby do mnie cześć Robert. Ja po prostu zwariował, żeby był w kapeluszu, w tych bandankach swoich tych wszystkich. Uwielbiam Aerosmith i uwielbiam Stevena Tylera, to number one chyba. Bardzo bym chętnie pojechał do Toskanii, do domu i pomuzykował sobie ze Stingiem. To musi też być prawdziwa uczta, taka no, duchowa, już nawet nie twórcza muzyczna, tylko duchowa. Jak oglądaliśmy przecież filmy, są na DVD, jak on tam robi różne materiały z najlepszymi muzykami na świecie i w tej swojej posiadłości tam przyjeżdżają. Kurde, instrumenciki grają sobie, muzykują, jazzują. No to jest marzenie chyba każdego muzyka, żeby w takich warunkach tworzyć płytę z takimi jeszcze genialnymi umysłami, prawda, którzy są twórczy i to wszystko idzie właściwie w kosmos. No, to jest na takim poziomie. Fantastycznie. No to może być Tyler Sting. A z rynku polskiego jest ktoś? Z którym... Którego pan nigdy nie poznał. Którego nigdy nie poznałem, a bardzo bym chciał. Tak. Nie poznałem nigdy wokalisty zespołu, który mnie fascynuje od 2 lat i jeżdżę na ich koncerty. To jest zespół Bitamina. Bardzo chciałbym z nim pogadać, bo jest... Tak poetycko czuję się do niego blisko. Tak. To z nim chętnie. Też Igora Herbuta nie znam dobrze, a chciałbym go bliżej poznać. Tak się znamy, tylko cześć, to trochę za mało. Też uważam, że myślę, że jest, ma ciekawą osobowość i jest fajnym człowiekiem. Tak, bo że wrażliwym. No widzisz, no to tak, na szybko tak, jak mnie pytasz. Dokładnie. No Igor, ostatnia trasa koncertowa razem z Kamilem Bednarskim i utwór Spragniony. Bednarkiem. Tak, Kamilem Bednarkiem. Świetna. Fenomenalna. Dużo osób pyta, czy w programie zaśpiewa Popek. No ja muszę, kochani, wam powiedzieć... Popek? Popek. A ten... Tak. Tatu. Tak, tatu. Ja niestety ja nic o tym nie wiem. Więc czekamy chyba do 7, jak tak. Będzie konferencja ramówkowa. Wtedy takie szczegółowe pytania, kochani moi, no to nie damy rady wam teraz, bo my nie wiemy tego. Poza tym, no jak coś już... No chcielibyśmy też... dać szansę, żeby stacja miała przyjemność pochwalić się i zaprezentować jakby w pełnej ramówce to, co nas czeka. Myślę, że to im się należy absolutnie, bo to jakby no, oni będą gospodarzami tego programu.
użytkownicy pytają też, to jest też pytanie z wczoraj, jacy wykonawcy lub utwory muzyczne znajdują się na pana playliście? Ever? W życiu? Takie na przykład, którą pan dzisiaj, nie, jechał pan do nas dzisiaj na sesję i odpalił pan swoją playlistę, co tam dzisiaj było? Oj, ja muszę cię rozczarować, drogi internaut. To lub internautko. Internautką, tak, tak, dziewczyna. Ponieważ wtedy, kiedy ja tylko mogę, to ja nie słucham muzyki. To jest po prostu cudowna cisza. Cudowna cisza. Za dużo, bo ja muszę słuchać muzyki, tak? Muszę słuchać nowości, które są, szczerze mówiąc, męczące. Bo tego jest dużo i to jest męczące. I to nie są takie, że perła za perłą. No to nie wiem, kiedy ja ostatnio słuchałem coś, co mi zwaliło z nóg. No witaminę. No to 3 lata temu chyba, jak kiedy Kawalerka wyszła, taka ich płyta fantastyczna. No jakoś tak. No a tak to, no to jest taki mainstreamowy pop, to mnie mniej to interesuje. Wiem, że jest potrzebny, bo to też napędza rynek i tam i właśnie spośród tego wszystkiego jakiś diament pewnie się za chwilę trafi, nie? I tak jest. No. Też nie lubię też takich wyprodukowanych rzeczy od początku do końca. Bardzo jestem ciekaw, jak na przykład Rihanna, bo ona śpiewa świetnie, tylko że to jest, za tym się kryje, widzę, taka produkcja, tam jest co do milimetra, wszystko przemyślane, wyreżyserowane, wystudiowane, przewałkowane, przemilone przez PR-owców, przez marketingowców. Ja bym chciał tak z nią po prostu, wiesz, żeby usiadła i tak pogadać. Od siebie pogadać, żeby tak mi powiedziała, co ona by chciała zaśpiewać, jak ona by chciała wyglądać na tej scenie, żeby nie patrzeć, czy dobrze siedzi, czy dobrym profilem i tak dalej. Tak po ludzku, wiesz. To brakuje mi czegoś takiego, takich ludzkich rzeczy normalnych, naturalnych u artystów, a za dużo jest reżyserii i grania, nie? Że jestem właśnie taką postacią. No to proporcjonalnie za dużo mi jest tego wystudiowanego, takiego pozerstwa trochę, niż naturalności. No ale no, może takie są czasy. Czasami jest tak, że wytwórnie muzyczne podchodzą do tego, że liczba wyświetleń na YouTubie musi się zgadzać. Tak, tylko że pamiętaj, że artysta nie jest produktem. Nie każdy chce być produktem. Ja na przykład nigdy nie byłbym produktem. Dlatego nie sprzedaję tysięcy płyt, ale to mi nie przeszkadza. Ja wolę to sprzedawać sobie mniej, ale one są takie, jakie ja chcę, żeby były, a nie jakie chce producent, żeby był. To jest, widzisz, to jest poczucie wolności artystycznej. Od razu pan powiedział o płytach, pojawiły się pytania, czy będzie jakaś płyta w najbliższym czasie. No poczekaj, no to w zeszłym roku, w październiku wydałem ostatnio, chociaż za chwilę minie rok. Jestem zmobilizowany przez wielu, wielu przyjaciół. Już mam 7 utworów na autorską płytę. Bo covery to każdy, znaczy nie każdy głupi, przepraszam. No właściwie tak, może zaśpiewać. Ostatnio nagrywałem covery takie przedwojenne. Lata 20, lata 30, ale to szlachetnie z orkiestrą, z pełnym brzmieniem takim symfonicznym. A teraz moje klimaciki, takie poetyckie bardziej. Chociaż muzyka quasi-jazzowata taka. Nie hałaśliwy jazz, czyli zgiełk. Tarka, wiesz, złota tarka, coś dziwne, to nie. Po prostu dużo akordów, no po prostu nie 3. Tylko trochę więcej, więc to jest tak bardziej skomplikowane w aranżacjach i z tekstami, które wymagają skupienia. No to mam nadzieję, że w tym roku, no powiedzmy do marca, dobra? Do wiosny. Czyli co, jakiś konkret jest. Tak. No to czekamy. Chciałam też nawiązać do tego poprzedniego pytania, bo pojawiło się też na top czacie pytanie, że zbliżają się wakacje i wiele piosenek będzie walczyło o jakiś przebój lata. Więc co taka piosenka powinna mieć w sobie, żeby stać się, już nawet nie mówię przebojem lata, ale ogólnie przebojem? Musi mieć taką łatwość zapamiętywania, nic więcej. Nic więcej. Taką, że posłuchasz raz i ta wchodzi, nie? Disco Polo tak ma. Dlatego to jest fenomen, który jakby no to wchodzi w ucho. Tak. Krótko wpada w ucho i przyczepia się i leci i siedzi za tobą i pół dnia to podśpiewujesz, nie wiesz to. No to wystarczy to. A potem stacje radiowe robią swoje i wystarczy to, że zagrają 100 razy czy 150 i to już jest na pewno murowany przebój lata, jeśli chodzi o tutaj nasz rynek polski. No jak jednak stacja gra, to wszystkie grają, no to i tak to leci. To już jest lawinowo, nie? Taki kamyczek jeden poruszony. Wystarczy mieć powtarzalny szlagwort.
Także no, wiele jest takich piosenek. Tylko, że to nie jest już recepta, że za każdym razem tak będzie. Bo takich piosenek jest dużo, prawda? Za chwilę znajdziemy sobie tutaj w internecie no, świeżych tak. 100. Tak. W godzinę 100 takich, które potencjalnie mogłyby być przebojami lata. I jeszcze jest coś, taki faktor jakiś, nie wiadomo jaki, który powoduje, że zażre to. Nie wiem, może właśnie, ale teraz kombinują tam te, wiesz, tam ci tańczyli, co było to z Korei tam, czy skąd to było? Z Korei, tak. Ci chłopcy, ten boysband, tak? No tak. Tak, no. Oni są z Korei, tak. No, tak, to, no to z Korei, no to tam miliard tak. Ileś tam było tych odsłon. No to wiesz, może dziwna choreografia, może właśnie, tak, że orientalne, może no różne są jakby też elementy. No. Nawet taka ciekawostka. Jeden z dzienników ogólnopolskich wypuścił plakat z tym zespołem i ten dziennik rozszedł się po prostu od razu. No widzisz. Tak, no tak, tak, no potem już kubeczki, smycze, długopisy leci. No dokładnie. Cały przemysł. Kochani, będziemy powoli się zbliżać, bo żeby jakby nie trzymać pana Roberta dłużej, więc czekamy na 3 ostatnie pytania. No i już widzę, że jest pytanie, już tu się przyjmuje. Jakieś podchwytliwe masz? No takie... takie lajtowe wszystko takie, na razie no, było. No tak, no lajtowe. Wiktoria Brzozek pyta, co lubi pan jeść na obiad? Lekko. Ja uwielbiam owoce morza i ryby. Generalnie totalnie mogę jeść je non-stop, od rana do wieczora. Dużo jem owoców. Nie jem wieprzowiny i kurczaków. Więc co mi, pierogi mogę zjeść, no wszystko jedno tam. Nie jestem w ogóle wymagający, nie znam się też na kuchni. Moja żona fajnie gotuje, pomidorówki są cudowne, chociaż te zupy teraz na takie upały to gorzej, ale chłodniczek, mam se dziabnął chłodniczek dzisiaj. O, no, dobry pomysł. W takiej pogodzie, jak najbardziej. A jadłem chłodnik z arbuza ostatnio. U nas na Ursynowie jest taka, nie mogę powiedzieć, jest takie miejsce, gdzie oni różne rzeczy robią, chłodniki właśnie takie dziwne, byś nie pomyślała, że można zrobić, nie? Można. Z arbuza? Mówię jak KPH. Czyli jeśli macie jakieś przepisy na przeróżne chłodniki, no to podsyłajcie, będziemy mamy tylko chłodników czerwonych, tak, ja przynajmniej. No właśnie. Pytanie mam jeszcze takie od użytkownika o nazwie Dominik456. Domyślamy się, że jest takie miejsce, w którym zbiera pan siły do kolejnych wyzwań. Gdzie najlepiej pan wypoczywa? W domu. Nie ma problemu, żeby sobie odpoczywał w domu. No ale aż to, wiesz co, ci co mnie znają, to wiedzą, mamy w Borach Tucholskich. Tam większość mojej rodziny stamtąd pochodzi. I to jest, no las. Olbrzymi. Teraz mówią, że to jest jeden z największych akwenów takim w jednym kawałku w Europie. Nasze Bory Tucholskie. I przede wszystkim nie są zadeptane, bo to nie jest teren turystyczny, tylko hoduje się las, więc to jest do pracy tam ludzie chodzą. Więc albo pracownicy leśni, albo mieszkańcy chodzą tylko. To słuchajcie, te dróżki, takie fantastyczne dróżki w lesie, tych dróżek jest milion i one się ciągną kilometrami. Takie spacery, jak to wszystko pachnie. Ach, mogę tak łazić tymi dróżkami i tam mam swoją taką leśniczóweczkę zaprzyjaźnioną u państwa znajomych. No to jest raj dla mnie. A jeszcze jest jeziorko blisko, wędeczka albo... Ach, coś takiego. W ogóle kompletnie nie kręcą mnie żadne gdzieś tam, jak się leci gdzieś tam na Malediwy, coś. W ogóle kompletnie nie. Ja bym nie był zadowolony. Tam jest 500 stopni, z nieba się leje. A w Borach, na łódeczce, na jeziorku, z wędeczką, jagódki je tutaj, to, a to grzybki, a tu podsuszyć, a to sobie ognisko zrobić, kiełbaskę sobie zmarzyć. Wolę tak. I zachęcamy tych, którzy nie byli nigdy w Borach Tucholskich. Nie, jedźcie na Mazury. Tam nie wolno chodzić po lesie. Nie wolno, zabraniają chodzić po lesie. Na Mazurach nie zabraniają. Ale zaraz zaczynają się zdjęcia do Gra Muzyka. Nie będzie pana, tak. Będzie pan w Warszawie przez na pewno dwa tygodnie są intensywnych nagrań. Tak, tak, tak. Więc wtedy mogą jechać, prawda? Tak. No dobrze. No tak. Nie mogę zabronić. Musicie. Tak, zakochacie się, no wiem. Ja to wiem, że się zakochacie. I już ostatnie pytanie, i później będą już pozdrowienia. Od użytkownika, już żebym dobrze przeczytała nick, USUShot, pyta, czy założy pan kiedyś swój kanał na YouTubie?
Nie jest mi to potrzebne w ogóle. Jakbym miał 19 lat, 18, nie, teraz to szybciej, to bym pewnie chciał zrobić, pokazać, jak jestem fajny, jak jest albo kontrowersyjny, albo jakiś zajebiście, jakiś dziwny, nieprzewidywalny. Nie muszę wymyślać takich rzeczy na własny temat, bo już jest, no ci, co mnie znają, to wiedzą, więc to taki, bo rozumiem, że taki kanał jest podobny, potrzebny do kreacji jakiejś, prawda? Często, prawda, żeby coś właśnie, no, ale ja nie jest mi to już w życiu potrzebne. No, pan ma też wielu fanów, więc tak by mógł się pan z nimi dzielić. Ale przecież jestem w okienku, mam codziennie audycję w radiu. Nie mam takiego parcia też takich ciągów, żeby tak zawalić sobą wszystkich, nie. I tak przecież byłem przez 20 lat prawie codziennie u każdego w domu, więc to nie, bo własny kanał na YouTubie nie jest mi potrzebny do niczego. Od jesieni też pan będzie, więc... I od jesieni będziemy się znowu widzieć. O, Jezu, wreszcie! Gra, muzyka, yes! A tak jeszcze ode mnie, takie ostatnie już pytanie. Tak. Tak tęsknił pan trochę za telewizją? Czy całkowicie nie? To nie jest tęsknota za telewizją, tylko to jest tęsknota za ludźmi, którzy zostali sami sobie, zostali porzuceni jakby i zostali zlekceważeni. I się cieszę, że do państwa wrócę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. To co, teraz pozdrowimy użytkowników. Proszę uprzejmie. Kogo pozdrawiam? A, wszystkich, tak? Wszystkich, którzy z nami byli. Mamy 25 tysięcy subskrybentów, więc pozdrawiamy. To 25 tysięcy, nie wymienię wszystkich imion ani tych ników, bo one są bardzo skomplikowane. Bardzo państwu dziękuję za taką aktywność, za wszystkie pytania. Pewnie się będziemy spotykać jeszcze, bo to fajna okoliczność, w ogóle fajne. Fajnie było spędzić z wami czas trochę. No i do 7 sierpnia wszystko powiemy. A już od września będziemy się wspólnie bawić w gra muzyka. Co tydzień. Na razie. Mam nadzieję, że to będzie potem częściej. Pozdrawiam, do zobaczenia.